Łukasz Sakowski, autor popularnego bloga To Tylko Teoria, to osoba, o której planowałem nagrać materiał od bardzo dawna mniej więcej dwóch lat. Jak do tej pory za każdym razem z różnych powodów te plany porzucałem, ale jako, że z miesiąca na miesiąc dawał mi on coraz więcej powodów do krytykowania go, to w końcu uznałem, że nie mogę już dłużej czekać. Zwłaszcza, że Łukasz to osoba, która obecnie stara się budować swój wizerunek w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie, próbują pokazywać siebie jako kogoś, kto jest atakowany ze względu na swoje naukowe poglądy, przez szalonych, łokistowskich aktywistów. To, co chcę wam dzisiaj pokazać, to, że taki wizerunek Sakowskiego jest całkowicie nieprawdziwy. A jego działalność już od dłuższego czasu nie ma z popularyzacją nauki wiele wspólnego. To tylko teoria, było kiedyś całkiem niezłym popularno-naukowym blogiem, z tym, że mówię tutaj o dosyć dawnych czasach. O tym, jak wyglądał on 4 czy 8 lat temu. Od tamtej pory jednak bardzo wiele się zmieniło. Tyle, że niestety wcześniejsza, dosyć dobra reputacja w oczach wielu odbiorców niejako legitymizuje obecną twórczość tego autora. Problem w tym, że teraz w swojej działalności wielokrotnie wcale nie on swoich tez jakimikolwiek badaniami, a gdy już to robi, to często bardzo nieumiejętnie. Na przykład podając nieprawdziwe dane, albo wyciągając z poszczególnych prac naukowych wnioski kompletnie nieuprawnione. W tym filmie pokażę wam kilka spośród moich zdaniem najgorszych przykładów takich zachowań, a wszystkie z nich będą względnie nowe, w zdecydowanej większości pochodzące z ostatnich kilku miesięcy. A żeby było bardziej atrakcyjnie, to sześć tematów, które dzisiaj omówię, przedstawię w formie rankingu. Choć oczywiście z wybraną przeze mnie kolejnością, jak najbardziej możecie się nie zgadzać. Miejsce szóste: wojna z e -bookami. Ten przykład bardzo dobrze pokazuje, że wbrew temu co niektórzy z jego zwolenników myślą. To wcale nie jest tak, że Sakowskiego krytykują tylko aktywiści za jego niepoprawne politycznie wpisy o transpłciowości. Okazuje się, że nawet gdy autor, to tylko teorii zabrał się za wydawałoby się zupełnie niekontrowersyjny temat, jakim jest porównywanie e-booków z książkami papierowymi, to napisał on na artykuł pod zgłogą założoną tezę. Nie mający wiele wspólnego z rzetelnym przedstawianiem obecnego stanu wiedzy, stanowisko Sakowskiego widać już w tytule tego tekstu. Według niego papierowe książki są przyjemniejsze cokolwiek miałoby to w tym kontekście znaczyć, a także lepiej je zapamiętujemy. Problem w tym, że Sakowski kompletnie swojej tezy nie potrafił udowodnić, a jednocześnie uparcie twierdzi, że to zrobił. Bo skoro napisał on, że książki papierowe są lepsze od elektronicznych, to wypadałoby je porównać do czytników i e buków. W końcu, jak sama nazwa wskazuje, to właśnie one zostały stworzone do zapoznawania się z dłuższymi elektronicznymi tekstami. Ale problem w tym, że... Sakowski nie powołał się na żadne badanie, które wskazywałoby na wyższość drukowanych książek nad czytnikami. Bardzo sprytnie próbował on ten fakt ukryć, bowiem teoretycznie jego tezy o e-bookach opierają się na ośmiu badaniach. Tyle, że jeśli ktoś włoży nieco wysiłku i się z nimi zapozna, to iluzja dobrze przygotowanego artykułu popularyzującego wiedzę nagle znika. Pierwsze badanie, na które się powołał, porównywało stopień przyswojenia tekstu na papierze z tekstem wyświetlanym na laptopie lub tablecie czytników nie brano pod uwagę. Bardzo podobnie wyglądało drugie badanie, gdzie porównywano papier z 15-calowymi monitorami LCD. Żeby nie przedłużać, to powiem od razu, że w przypadku badań numer 3 oraz 6 sytuacja wyglądała identycznie. Z kolei w badaniach numer 5 i 8 tekst na papierze porównywany był do tekstu na urządzeniach elektronicznych. Jednak były one wrzucone do biednego worka bez wyodrębniania czytników. Badanie numer 7 dotyczyło preferencji czytających, a nie poziomu zrozumienia tekstu, więc ono też niczego nam na ten temat nie powie. W ten sposób z ośmiu badań zostało nam tylko jedno. Badanie numer 4 faktycznie porównywało efekty czytania tekstu wyświetlanego na papierze oraz na czytniku. I zgadnijcie, co się okazało. Zacytuję samego Sekowskiego. Autorzy wnioskują, że w większości testów osoby badane zachowywały się identycznie, niezależnie od medium, jednak w pomiarach związanych z chronologią i czasowością Ci, którzy czytali drukowaną książkę, radzili sobie lepiej niż ci, którzy czytali na czytniku. Stwierdzono, że zasadniczo zrozumienie było podobne w przypadku obu mediów, ale ponieważ kinestetyczna informacja zwrotna jest mniej informacyjna przy czytniku, czytelnicy nie byli tak skuteczni w lokalizowaniu wydarzeń w przestrzeni tekstu, a tym samym w czasowości opowieści. Czyli w większości aspektów czytnik wypadł tak samo jak papier. I to nawet pomimo tego, że w tym badaniu uczestnicy korzystali ze starego modelu oraz z nieprzystosowanego do czytników plików w formacie PDF. A nawet model, który dostali czytający, miał zaklejoną tę część ekranu, na której standardowo wyświetla się postęp w czytaniu danego tekstu. Nic dziwnego, że skoro ta informacja nie była widoczna, to trudniej było zlokalizować poszczególne wydarzenia. Tylko że to niczego nie udowadnia, bo nie w taki sposób się korzysta z czytników. Podsumowując, wniosek o wyższości książek papierowych nad elektronicznymi, Sakowski wyciągnął z badań, które po pierwsze nie prezentowały uczestnikom tekstów elektronicznych w najlepiej do tego dostosowanej formie, czyli na czytnikach, a po drugie, badacze nawet nie porównywali książek, tylko raczej krótsze teksty. Jeśli ktoś korzysta ze swojego czytnika, który dobrze zna i potrafi go używać w optymalny dla siebie sposób, to na podstawie tych badań nie da się absolutnie niczego powiedzieć na temat tego, czy taka osoba lepiej zapamięta książkę w wersji papierowej czy elektronicznej, ani z której wersji wyciągnie więcej przyjemności. Co więcej, po artykule Sakowskiego widać, że on w ogóle nie rozumie, jak działają czytniki. Napisał bowiem, że papier mniej męczy oczy niż ekran czytników. Na czym opiera ten wniosek? Prawdopodobnie na niczym, bo żadnego źródła na poparcie swojej tezy nie przytoczył. Stwierdził natomiast, że ważne jest, by czcionka nie była drobna, a kolor tekstu był intensywnie czarny. Tyle, że w tej kwestii to czytniki mają wyraźną przewagę, bowiem korzystając z nich można samemu dobrać najwygodniejszy dla siebie font oraz jego wielkość. A w przypadku książek papierowych takiej dowolności nie mamy. Sakowski uznaje za przewagę książek papierowych także możliwość zaznaczenia fragmentów oraz podkreślania zdań. Najwyraźniej nie wie jednak, że przecież czytniki też mają takie funkcje. Autor tekstu ze strony Świat Czytników Sarkastycznie stwierdził wręcz, że ten wpis Łukasza Sakowskiego zasługuje na nominację do czytelniczej bzdługiego Roku. W nawiązaniu do głosowania na biologiczną Bzdugę Roku, które od kilku lat organizuje autor to tylko teologii. Swoją drogą bardzo polecam wam ten światoczytnikowy artykuł, bo to on zwrócił moją uwagę na błędy Sakowskiego w tekście o e-bookach. A że w dodatku był naprawdę dobrze przygotowany, to jedynym co musiałem zrobić, było sprawdzenie, czy autor poprawnie przeczytał wszystkie badania, do których się odwołuje? A gdy okazało się, że tak, to większość argumentów po prostu za nim powtórzyłem. Pod swoim wpisem, Sakowski, odpowiadając na komentarze, odniósł się do kilku z zarzutów, które przed chwilą wymieniłem. Chociaż odniósł się to trochę za dużo powiedziane, bardziej trafne byłoby moim zdaniem stwierdzenie, że jest to jeden z wielu przykładów pokazujących, jak dobrze mu wychodzi odrzucanie merytorycznej krytyki. Stwierdził on, że zarzuty oparte są na manipulowaniu definicją czytnika. Oczywiście nie wyjaśniając, co ma na myśli. Próbował też odwrócić uwagę od swego niczym niepopartego stwierdzenia o większym męczeniu wzroku przez czytniki, a jako zamykające dyskusję stwierdzenia rzucił, że pod tym względem, któremu poświęciłem swój artykuł, papierowe książki po prostu wygrywają. Szkoda, że na poparcie tej tezy nie potrafił znaleźć nawet jednego odpowiedniego badania. Sposób, w jaki Sakowski zwyczajowo reaguje na krytykę, najlepiej moim zdaniem widać w jego odpowiedzi na inny, dosyć niepozorny komentarz. Jedna z osób zarzuciła mu, że jedyne badanie, które faktycznie dotyczyło czytnika, jest przestarzałe, bo używany był w nim model z 2009 roku. Który oczywiście nie działał tak sprawnie jak nowsze wersje. Sakowski miał w tej sytuacji dwie, w miarę rozsądne opcje. Mógł albo przyznać się do błędu, albo obgonić metodologii tego badania. Wybrał jednak trzecią, bowiem postanowił skorzystać z sofizmatu gościnnego, czyli tzw. hochoa, i stwierdził, że nie ma sensu zarzucanie mu, że nie napisał tekstu o najnowszych modelach czytników. Łukasz, nikt ci tego nigdzie nie zarzucił. Nie musisz pisać o najnowszych modelach, ale jeśli jedyne badanie o czytnikach, na które się powołujesz, dotyczy sprzętu, który ma prawie 15 lat i nie jest już dzisiaj przez prawie nikogo używany, to pokazuje, że nie znalazłeś mocnych argumentów na poparcie swojej tezy i wypadałoby to po prostu przyznać. Zamiast wypierać naprawdę bardzo dobrze uzasadnioną krytykę ze strony wielu osób. Być może niektórzy z was myślą teraz, że tak długie ostrząsanie kwestii czytników mija się z celem. Bo to nie jest jakaś super istotna sprawa. Jednak ja całkowicie celowo poświęciłem jej sporo czasu właśnie po to, żeby pokazać Wam jak Łukasz reaguje na krytykę. Napisał on artykuł na temat, w który mało kto jest jakkolwiek emocjonalnie zaangażowany. A mimo tego w odpowiedzi na zarzuty potrafił tylko przypisywać swoim krytykom bliżej niesprecyzowane manipulacje oraz robić z ich argumentów chochoły. Byle tylko nie odnieść się do tego co naprawdę mu się zarzuca, nie mówiąc już nawet o przyznawaniu się do błędów. Chyba nikogo więc nie zdziwi, że w tematach, w które jest bardziej emocjonalnie zaangażowany, na jakiekolwiek refleksje z jego strony i przyjmowanie słusznej krytyki nie ma co liczyć. Miejsce piąte: Transowanie gejów Dużą część tego rankingu zapełnią kwestie dotyczące transpłciowości. Omawiając działalność Cakowskiego zwyczajnie nie mogłoby być inaczej, bowiem w ostatnim czasie jest to zdecydowanie najczęściej podejmowany przez niego temat. Paweł Kleba policzył nawet, że słowa dotyczące tematyki transpłciowości zawierało aż 29% tegożnych tweetów Sakowskiego. A warto dodać, że spora część jego wpisów to udostępnianie memów lub zdjęć zwierząt oraz przypominanie swoich artykułów z poprzednich lat. Więc gdyby je pominąć, to ten odsetek byłby jeszcze wyższy. Jeśli śledzicie działalność Sakowskiego, to na pewno przynajmniej raz spotkaliście się z jego stwierdzeniem, że korekta, czy też, jak on by powiedział, zmiana płci, służy do ponownie używając typowego dla niego wyrażenia, transowania gejów i lesbijek. Czasami nazywał ją nową wersją terapii konwersyjnej, czasami okaleczaniem osób homoseksualnych, czasami używał jeszcze innych terminów, ale w każdym z tych przypadków chodziło z gru grubsza o to samo. Według niego młode osoby homoseksualne są przez swoje otoczenie nakłaniane, czy wręcz zmuszane, do zmieniania płci, bo z uwagi na homofobię społeczeństwo woli, żeby byli oni osobami transpłciowymi oraz heteroseksualnymi, niż cispłciowymi i homoseksualnymi. Według Sakowskiego jest to zjawisko częste. Gdyby okazało się to prawdą, to byłoby, trzeba przyznać, bardzo mocną i niepokojącą wiadomością. Dowodem tego, że wiele młodych osób, wbrew swojej woli, poddawanych jest zabiegom, które na ich ciało wpłyną niezgodnie z ich potrzebami. Nie znalazłem jednak żadnego artykułu czy wpisu, w którym Łukasz popierałby to twierdzenie jakimkolwiek badaniem. Za każdym razem jest to albo coś, w co odbiorca ma mu uwierzyć na słowo, albo w co mielibyśmy uwierzyć na słowo innej osobie, którą Sakowski cytuje. Ale która też nie przytacza na dowód tego twierdzenia żadnych danych. Jako, że na tę konkretną tezę to tylko teoretyk kładł w swoich wpisach duży nacisk, to stwierdziłem, że warto go dodatkowo dopytać. W końcu nie mogłem wykluczyć opcji, że kiedyś w jakimś wpisie czy komentarzu przytoczył on odpowiednie badania, których mnie po prostu nie udało się znaleźć. Zapytałem go więc o to w wiadomości prywatnej, tak by mieć stuprocentową pewność w tej kwestii. Napisałem do niego wiadomość na Twitterze, którą możecie teraz zobaczyć, wysłałem też maila o tej samej treści. Po kilku dniach milczenia ze strony Łukasza dodatkowo upomniałem się o odpowiedź w jednym z tweetów, żeby upewnić się, że Sakowski po prostu nie mógł tych wiadomości przegapić, ale. oczywiście żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Najwyraźniej więc Łukasz albo jest kompletnie niezainteresowany podawaniem źródeł i wyjaśnianiem wątpliwości, albo po prostu nie opierał tego kilkukrotnie powtarzanego twierdzenia na żadnych badaniach, a tylko i wyłącznie na własnym dowodzie anegdotycznym. A skoro o tym mowa? Miejsce czwarte Dowody anegdotyczne. Relacja Łukasza z dowodami anegdotycznymi nadawałoby się na scenariusz romansu typu Od wroga do kochanka. W zamierzchłych czasach, konkretnie w roku 2018, napisał on całkiem poprawny artykuł na bloga o tej niepoprawnej metodzie udowadniania swoich twierdzeń. Pisał w nim m.in. o tym, że następstwo czasowe nie oznacza przyczynowości, że ludzka pamięć jest wybiórcza oraz, że pojedynczy przypadek, nawet jeśli prawdziwy, niczego nie dowodzi. A do formułowania ogólnych tez potrzebujemy badań na wielu osobach. To wszystko jest oczywiście prawdą. Łukasz w tym wpisie dobrze wytłumaczył, dlaczego dowodów anegdotycznych nie powinno się w dyskusjach traktować jako poważnego argumentu. Trzy lata później na swój facebookowy profil wrzucił grafikę z kilkoma przykładami dowodów anegdotycznych i podpisem, choć mogą być ciekawymi historiami i urozmaicać dyskusje, to nie są dobrym materiałem do uogólnień. I znowu, nie sposób się z nim nie zgodzić. Wszystkie pięć przykładów, które podał to faktycznie są dowody anegdotyczne, bowiem składają się z dwóch części. W pierwszej przedstawiona jest jakaś pojedyncza historia. Na przykład mój kuzyn jeździł już parę razy po alkoholu, a nadal żyje. Natomiast w drugiej części z tej historii wyciągany jest ogólny wniosek. Na przykład w takim gazie jazda samochodem po alkoholu nie jest niebezpieczna. Ten schemat obecny jest we wszystkich pięciu przykładach. W każdym z nich zachodzi nieprawidłowe uogólnienie. Tutaj jednak zaczynają się problemy bowiem kolejny rok później, w kwietniu 2022 roku, Łukasz ponownie wrzucił na swojego facebooka tę grafikę tyle, że odrobinę zmienioną. Dodał do niej bowiem szósty przykład. Cytuję: Moja kuzynka zrobiła sobie tranzycję i teraz wydaje się szczęśliwa. Abstrahując nawet od dziwnego do błogosłownictwa typu zrobiła sobie tranzycję, to ten przykład w ogóle nie pasuje do innych. Tak jak mówiłem, pozostałe przykłady składają się z dwóch części: anegdoty, oraz wyciągniętego na jej podstawie ogólnego wniosku. W tej pierwszej samej w sobie nie ma nic złego. To po prostu opowiadanie historii. Dopiero drugi krok jest błędem. Jak sami możecie zobaczyć, przykład z tranzycją w ogóle nie zawiera drugiej części. Historia kuzynki, która pod tranzycji jest szczęśliwa, nie służy do wyciągnięcia żadnego ogólnego wniosku, że na przykład wszyscy ludzie na świecie powinni przejść proces tranzycji. Wrzucenie tutaj tego zdania, które nie jest dowodem anegdotycznym, bo w ogóle nie ma na celu dowodzenia czegokolwiek, Pokazuje, że Łukasz albo jednak wcale nie rozumie, czym są dowody anegdotyczne, albo osobiście skłaniam się raczej ku tej opcji próbował poprzez celową manipulację przekonać swoich odbiorców, że jeśli ktoś, kto przeszedł korektę płci, czuje się po niej lepiej, to opowiadanie o tym jest automatycznie nienaukowe, błędne. Po tym, jak Łukasz opublikował tamten wpis, napisałem post go komentujący, w którym napisałem m.in. takie zdanie. Co ciekawe, przykład od kanzycji można by trochę przerobić, żeby pasował do schematu zastosowanego w innych przypadkach. I jednocześnie był dobrym przykładem błędnej generalizacji. Musiałby on brzmieć tak: Moja kuzynka dokonała korekty płci, i od tego czasu czuje się gorzej, więc tranzycja negatywnie wpływa na zdrowie. Przypominam, że to była wiosna 2022 roku. Kok później Łukasz Sakowski użył dokładnie tego argumentu: tylko że w miejsce kuzynki wkleił samego siebie. W kwietniu 2023 napisało on o swojej detranzycji. I, tak jak mówiłem, samo opowiadanie o tym jest jak najbardziej w porządku. Jednak w końcówce swojego tekstu użyłam swoich przeżyć właśnie jako dowodu anegdotycznego. Zacytuję Wam cały ten fragment. Po tym, co przeżyłem, żadne zagrywki i manipulacje aktywistów, influencerów i innych tego typu osób, żadne kampanie pseudoinformacyjne przedstawiające transseksualizm i zmianę płci w pozytywnym świetle, nie robią na mnie najmniejszego wrażenia. Kiedy słyszę slogany o byciu sobą, dopasowaniu ciała do płci psychicznej, kobiecej duszy w męskim ciele, które systemowo głoszą transseksualiści, to nie tylko nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Ja właśnie dzięki takim hasłom, a także innym specyficznym zachowaniom, wiem z kim tak naprawdę mam do czynienia. Jednak wielu młodych ludzi siłą rzeczy tego nie wie. Łukasz Sakowski na podstawie swoich przeżyć wysnuł wniosek, że skoro w jego przypadku tranzycja miała negatywne skutki, to przedstawianie tranzycji w pozytywnym świetle jest automatycznie pseudoinformacyjne. To jest właśnie wzorcowy przykład uogólniania swojego pojedynczego przypadku do formułowania ogólnych tez. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której Sakowski próbował używać takiego sposobu w cudzysłowie argumentacji. Mówiłem wam przed chwilą o jego tezach dotyczących transowania gejów, które Łukasz najprawdopodobniej powtarza właśnie dlatego, iż w jego konkretnym przypadku sytuacja tak wyglądała. Łukasz był nastoletnim gejem, którego ktoś przez swoją homofobię skłonił do rozpoczęcia procesu tranzycji. Wierzę mu w prawdziwość tej historii, ale ona nie jest wystarczająca do tego, by ogłaszać, że takie sytuacje zdarzają się często. Nawet jego artykuł o e-bookach zaczynał się właśnie od dowodu anegdotycznego. Często słyszy się zdania w stylu, książki przeczytane na czytniku jakoś szybko wylatują mi z głowy. To po prostu nie jest to samo doświadczenie, co czytanie książki papierowej. A jeśli dodamy do tego jeszcze opcję podkreślania zdań, zaznaczania fragmentów, robienia notatek i tym podobnych, to różnica jakościowa dodatkowo rośnie. Przypominam, że właśnie to konkretne twierdzenie jakoby książki przeczytane na czytniku były przez czytelników gorzej rozumiane czy zapamiętywane to teza, na której potwierdzenie Łukasz nie znalazł żadnego badania, a mimo tego, opierając się właśnie na dowodzie anegdotycznym, przedstawił ją w swoim artykule jako coś pewnego. Po raz kolejny, więc możecie zauważyć, że to nie jest tak, że Łukasz jest krytykowany, bo ma niepoprawne politycznie poglądy. On jest krytykowany m.in. za to, że w jakiś naprawdę bardzo trudny do zrozumienia sposób na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie tylko przestał rozumieć, czym są dowody anegdotyczne, ale w dodatku sam zaczął ich używać do udowadniania swoich tez. Mówiąc wprost, patrząc na wpisy Łukasza sprzed kilku lat i porównując je z obecnymi, niezależnie od ich tematyki widać, że osoba je tworząca na przestrzeni tego czasu wkręć oduczyła się podstawowych zasad dotyczących prowadzenia opartej na nauce dyskusji. Miejsce trzecie: satyryczny fake news. Pozostałe przykłady Łukaszowej niekompetencji, które wam zaprezentowałem oraz jeszcze zaprezentuję, bywają dziwne, bywają niepokojące, ale ten jest też zwyczajnie zabawny. Cakowski udostępnił bowiem informację, że student Harvardu wyszedł w trakcie wykładu o mikroagresjach, aby zdążyć wziąć udział w demonstracji za zabijaniem przedstawicieli pewnego narodu. Uniwersytet rzekomo chętnie te demonstracje gościł, po tym jak zapewniono, że nikt nie zostanie na niej zmizgenderowany. Łukasz nie tylko tę informację udostępnił, ale też skomentował ją narzekając na antynaukową i antyhumanistyczną ideologię woke, z której muszą się oczyszczać zakładnie uniwersytety, a także zarzucił aktywistom LGBT, że próbują oni miękkimi metodami, propagować homofobiczny dyskurs, żeby, a jakże, geje zmieniali płeć. W pewien sposób podziwiam to, że na przestrzeni zaledwie trzech tweetów Sakowski przeszedł od tematu zabijania osób konkretnej narodowości, do sugerowania, że aktywizm LGBT dąży do zmieniania płci. Myślę, że gdyby nie przegrany przez pis wybory, to Łukasz mógłby się świetnie odnaleźć na łamach TVP. Tym bardziej, że informacja, na której oparł on cały ten Gant, to był fake news. I to nie taki zwykły, gdzie ktoś przygotowuje wiadomość specjalnie w taki sposób, żeby ludzie w nią uwierzyli. Nie, on po prostu na poważnie zacytował fragment artykułu ze strony Babylon B której cała działalność to tworzenie zmyślonych, satyrycznych wiadomości. Coś w rodzaju aż dziennika. Łukasz, uznający siebie za jednego z pierwszych polskich fact-checkerów i jednego z nielicznych, który działa zgodnie z nauką i etyką, albo nie poświęcił nawet kilku sekund na zweryfikowanie źródła informacji, którą postanowił udostępnić, albo udostępnił ją z pełną świadomością, że to był fake news, ale tak dobrze pasował on do jego światopoglądu, że to tylko teoretyka to nie powstrzymało. I zanim pomyślicie, że no bez przesady, on przecież nie może być aż tak cyniczny, to poczekajcie chwilę, bo to jeszcze nie wszystko. Zaraz po opublikowaniu przez niego tego tweeta wiele osób napisało mu, że to informacja nieprawdziwa. Zrobili to na przykład autorzy portalu Demagog, którzy zwrócili uwagę, że udostępnianie takich treści jest tym bardziej nieodpowiedzialne, że zrobił to na dosłownie godziny przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Spróbujcie zgadnąć, w jaki sposób w tej sytuacji zachował się Łukasz. Czy poinformował on swoich odbiorców o tym, że udostępnił nieprawdziwą wiadomość? Otóż nie. No to może po prostu usunął te tweety. Też nie. On kompletnie nic z tym nie zrobił. Po prostu zignorował komentarze i najwyraźniej nie obchodziło go to, że wprowadził w błąd dziesiątki, setki lub nawet tysiące osób. Mam pytanie do tych z Was, którzy nadal uważają Łukasza Sakowskiego za wiarygodne źródło informacji. Czy to na pewno jest ten standard weryfikowania informacji oraz uczciwości intelektualnej, jakiego oczekujecie od kogoś, kto chciałby się zajmować popularyzowaniem nauki? Miejsce drugie, Łukasz jako miaga wszech rzeczy. To tylko teoria niestety już od kilku lat może służyć jako idealny przykład czegoś, co niektóre osoby niezbyt przychylnie do nauki nastawione nazywają czasami kościołem nauki, co oczywiście jest określeniem pejoratywnym. Takie osoby uważają często, że ludzie opierający swoje przekonania o naukę bezkrytycznie wierzą we wszystko, co jest podawane jako naukowe, a wszelkie inne głosy bez żadnej próby dyskusji odrzucają. Na to tylko teorii, zwłaszcza w profilu facebookowym, można znaleźć dużo wpisów, które faktycznie tak wyglądają. Zakowski publikuje często grafiki oparte na dosyć niefortunnym, przynajmniej moim zdaniem, schemacie: kilka twierdzeń, a pod nimi napis w rodzaju powiedz tak na muce", bez żadnych dodatkowych źródeł czy wyjaśnień. Faktycznie nie trudno potraktować tego typu wpisy jako podawanie wręcz dogmatów do wierzenia. I nie chodzi nawet o to, że mam jakieś zastrzeżenia do przedstawianych na tych grafikach tez bo one zazwyczaj faktycznie były poprawne, natomiast problematyczna jest moim zdaniem sama forma, która, zwłaszcza w połączeniu z tym jak Łukasz Sakowski reaguje na krytykę, momentami mogła wręcz wyglądać jak próba parodii naukowego profilu. Gdyby jednak skończyło się na tego typu grafikach, to oczywiście bym o nich w tym filmie nie mówił. Jednak niedawno Łukasz uznał, że jest odpowiednią osobą do wygłaszania w podobny sposób, nie jako twierdzeń na zupełnie inne tematy. Nie oparty wcale na nauce, a wyłącznie jego światopoglądzie, który najwyraźniej uważa on nawet nie tyle za jedyny słuszny, co wręcz jedyny, który może mieć osoba intelektualnie zdrowa. I nie, wcale nie używam tutaj hiperboli. We wrześniu tego roku Łukasz opublikował takie oto zestawienie, gdzie po jednej stronie przedstawił poglądy, które podpisał jako według wyznawcy ideologii woke, a po drugiej stronie według zdrowego intelektualnie człowieka, czyli, no, swoje poglądy. Wszystko od samego pomysłu na tę grafikę, po jej wykonanie jest w tym przypadku tak bardzo złe, że naprawdę dłuższą chwilę musiałem na nią patrzeć, żeby upewnić się, że jest prawdziwa. Zacznijmy od oczywistej rzeczy. Tworzenie jakiejś pseudonaukowej łatki zdrowia intelektualnego po to, żeby pokazać, że jeść się po tej dobrej stronie, to chyba najgorszy sposób przedstawiania swoich poglądów, jaki potrafię sobie wyobrazić. Skrajnie wyższościowy, skrajnie zamknięty na jakąkolwiek dyskusję... A do tego wręcz stygmatyzujący, bo skoro nie zgadzasz się z Łukaszem, to najwyraźniej jesteś po prostu hoge intelektualnie, cokolwiek by to właściwie miało znaczyć. Taka kategoria byłaby więc kompletnie nietrafiona, nawet gdyby na tej grafice przeciwstawiał on poglądy oparte na nauce oraz poglądy antynaukowe. Ale tak nie jest. Większość rzeczy, które tutaj przedstawił, to po prostu kwestie opinii, czysto subiektywne i niemożliwe do dowiedzenia. Więc to nawet nie jest sytuacja typu patrz, ja mam 25 analiz na poparcie swojego stanowiska, a więc jeśli twierdzisz inaczej, to jesteś głupi. Tylko raczej, patrz, to moja opinia. Jesteś głupi, jeśli masz inną. A kolejny problem z tą grafiką jest taki, że poglądy Łukasza na wiele z tych kwestii są dosyć no, kontrowersyjne, więc nie widzę absolutnie żadnego powodu, żebym ja, czy ktokolwiek inny musiał się z nimi zgadzać. Nie będę omawiać każdej z kategorii, które wymienił, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu, ale przedstawię moje największe problemy z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, duża część poglądów, które przypisuje on wyznawcom ideologii woke, to rzeczy, z którymi albo nikt na poważnie się nie zgadza, albo są one skrajnie niszowe. Dla przykładu, czy słyszeliście kiedyś, żeby ktoś porównywał aborcję do zabiegu u kosmetyczki? Bo ja nigdy, a naprawdę wiele dyskusji na ten temat widziałem. Swoją drogą, według Sakowskiego zdrowi intelektualni ludzie muszą uważać, że aborcja powinna być medycznie uzasadniona, żeby była dopuszczalna, co brzmi trochę tak, jakby popierał prawo do przerywania ciąży tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Kolejna część poglądów, w cudzysłowie, łokistowskich, to rzeczy, które z poglądami Łukasza nawet nie są sprzeczne, tyle że Sakowski zdaje się nie rozumieć poglądów strony, którą krytykuje. Na przykład w kwestii zwierząt to tylko teoretyk uważa za słuszne chronienie ich, a za niesłuszne stawianie ich na główni z człowiekiem. Tyle, że raczej nikt nie postuluje dosłownego stawiania zwierząt na główni z człowiekiem pod wszystkimi względami, ale właśnie pod względem ich ochrony, tak żeby przemoc wobec zwierząt była penalizowana. To nie tylko nie są sprzeczne stanowiska, ale wręcz nie jest możliwa realna ochrona zwierząt przed wykorzystywaniem bez przyjęcia podstawowego założenia, że przemoc na zwierzętach innych niż człowiek jest zła, podobnie jak przemoc na ludziach. Kolejny przykład to płeć. Łukasz uznaje ją za biologiczną i materialną, choć ponownie nie wiem, co by to miało znaczyć, a jako zły pogląd przedstawia traktowanie jej jako płynnej i tożsamościowej. Tyle, że tutaj mam do czynienia po prostu z błędem ekwivokacji. W języku polskim nie ma go rozróżnienia na seks i gender, tak jak w języku angielskim, więc pod słowo płeć podpada zarówno jej wymiar biologiczny, jak i kulturowy czy tożsamościowy. To nie są kwestie wykluczające się, a raczej dopełniające. Moim osobistym zdaniem pomijanie któregokolwiek z tych czynników jest błędem. No i właśnie, trzeci z głównych problemów jaki widzę, to fakt, że ja osobiście w bardzo wielu kwestiach nie widzę żadnych powodów, żeby faworyzować opcje, które Łukasz podał jako te wyznawane przez ludzi zdrowych intelektualnie. Na przykład oceniam lojalność jako coś złego, coś przynoszącego częściej negatywne skutki niż pozytywne. I choć, oczywiście, nie uważam, żebyście wszyscy musieli się ze mną zgadzać, w końcu nie jestem jakimś Łukaszem Sakowskim to nie sądzę, żebyście znaleźli argumenty, żeby wykazać ponad wszelką wątpliwość, że mój pogląd jest błędny. Nie widzę też powodów, żeby nauczycielom zawsze należał się jakiś szczególny szacunek za sam fakt bycia nauczycielem. Nie uważam też, żeby było coś niewłaściwego w popieraniu legalizacji aborcji na żądanie i mógłbym tak jeszcze chwilę wymieniać. Na koniec muszę też wspomnieć o tym, jak Łukasz Płac Kolejny idealnie wpadł w tog nagracji Godem z TVP, pisząc o traktowaniu ochrony przyrody jak religii. A samemu, co ciekawe, Postrzegając ją kompletnie błędnie, Sakowski uważa bowiem ochronę przygody za narzędzie naprawy zniszczeń. I to nawet nie jest kwestia opinii, tylko po prostu nieprawda. Gdy mówimy o ochronie, to mówimy o niedopuszczaniu do powstawania zniszczeń, zapobieganiu im, zabezpieczaniu przygody przed nimi, a nie o reagowaniu dopiero po fakcie i naprawieniu tego, co już się stało. Nie jestem pewien, czy z tego błędu powinniśmy wyciągać jakieś dalej idące wnioski na temat poglądów Łukasza, raczej nie. Natomiast gdy już przyznaje się samemu sobie rolę wygoczni zdrowia intelektualnego, to wypadałoby przynajmniej unikać tak oczywistych wpadek. Chociaż, szczerze mówiąc, to akurat naprawdę niewielki problem w porównaniu do samego faktu, że Łukasz uznał przygotowanie takiego zestawienia za dobry pomysł. Miejsce pierwsze przedstawię za chwilę, bo najpierw chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która do tego rankingu nie do końca pasowała, ale zwyczajnie nie wypada jej pomijać. Łukasz bowiem bardzo lubi blokować nieprzychylne mu komentarze. I nie chodzi mi tutaj o hejt, który na pewno też nierzadko dostaje i nie mam żadnego problemu z tym, jeśli go po prostu usuwa. Tyle, że to tylko teoretyk, potrafi też kasować zupełnie merytoryczne i kulturalne komentarze. Sam tego kiedyś doświadczyłem, nawet dwukrotnie, i wiem, że na jego mediach społecznościowych blokowanie osób krytycznie do niego nastawionych i popierających to argumentami oraz badaniami, to jest coś, co po prostu czasami się zdarza, a nie żadne przypadkowe kliknięcia. Jeśli chcecie, to możecie spróbować sami się o tym przekonać. Na przykład dodać na jego grupie na Facebooku post, w którym zapytacie go o źródła dotyczące słynnego odkansowania gejów. Możecie też przytoczyć zarzuty, które ulokowałem na miejscu pierwszym i poprosić go o odniesienie się do nich. Ile z takich komentarzy zostanie usuniętych? Ile ukrytych? Ile osób z grupy zostanie zablokowanych? Jestem bardzo ciekaw, więc jeśli spróbujecie, to koniecznie dajcie znać jak wam poszło. Oczywiście Łukasz nie widzi żadnego problemu w tym, żeby samemu blokując merytoryczną krytykę Jednocześnie naczekać na inne organizacje, gdy te stosują podobne metody reagowania na zarzuty. Zanim przedstawię zwycięzcę, to chciałbym też szybko przypomnieć Wam, że ten materiał powstał m.in. za sprawą moich patronów, a zwłaszcza Konkera, Wagginsa oraz Kuby Bartodzieja, którzy zdecydowali się wybrać najwyższy z progów. Bardzo wszystkim patronom dziękuję, a jeśli chcielibyście do ich grona dołączyć, to zapraszam do odwiedzania mojego profilu na Patronite. Możecie tam m.in. uzyskać przedpremiowy dostęp do nowych materiałów. Oraz dołączyć do zamkniętej grupy dla patronów, na której będziecie mogli decydować o tematyce kolejnych filmów. A teraz już naprawdę, czas na. miejsce pierwsze, wymyślanie oraz brak weryfikacji danych. W sytuacji, gdy ktoś notorycznie podaje nieprawdziwe dane bez ich sprawdzania, wybiera sobie liczby z losowych źródeł jako prawdziwe statystyki, czy też po prostu wymyśla sobie badania, trudno, żeby zwycięzca takiego rankingu był inny. A Łukaszowi każda z tych rzeczy się zdarza. Dziwnym trafem, najczęściej w temacie transpłciowości. Zaprezentuję wam trzy przykłady, tylko z ostatnich pięciu miesięcy, które są chyba najbardziej rażącymi tego typu sytuacjami. Ale od razu mówię, że media społecznościowe Łukasza to wręcz kopalnia wszelkiego rodzaju fake newsów, przeinaczeń czy manipulacji badaniami oraz newsami. Więc jeśli stwierdzicie, że niesłusznie jakąś kwestię pominąłem, to zapraszam do opisania jej w komentarzach. A teraz czas na konkrety. Pod koniec czerwca Łukasz napisał tweet o treści Badania pokazują, że ponad połowa chłopców z dysforią płciową ma matki z zaburzeniem osobowości borderline. Niestabilność i traumatyczność, która wynika z wychowywania przez rodzica borderline, prawdopodobnie jest kolejną z przyczyn transseksualizmu i chęci zmiany płci. W czym problem? Ano w tym, że taki wniosek kompletnie nie wynika z danych przytoczonych przez Łukasza. To tylko teoretyk napisał, jakoby badania wskazywały na istnienie takiej zależności. To nieprawda. Łukasz przytoczył jedno badanie, więc używanie liczby mnogiej jest nawet nie tyle manipulacją, co po prostu kłamstwem, czy też wymyślaniem sobie kolejnych nieistniejących prac na ten temat. Druga kwestia, chyba nawet jeszcze ważniejsza, to badanie praktycznie niczego nie dowodzi, bo po prostu było przeprowadzone na skrajnie małej grupie ludzi, konkretnie 16 matkach dzieci z dysfogią. Tak mała grupa jest bardzo podatna na to, żeby manipulować wynikami poprzez odpowiedni dobór badanych osób. A nawet jeśli zostali oni rzetelnie dobrani, to błąd statystyczny jest ogromny. Więc jedynym sensownym wnioskiem, który można z takiego badania wyciągnąć, może być to, że przydałoby się w tej kwestii więcej badań. Po trzecie, widać, że Łukasz zacytowanego badania nawet pobieżnie nie przejrzał, bo wbrew temu co napisał, ono wcale nie wskazuje na to, żeby ponad połowa chłopców z dysforią płciową miała matki z borderline. Jak możemy w tym badaniu przeczytać, wyniki wskazują, że było to 25%. Więc znacznie mniej niż połowa. Po czwarte, gdy ktoś z komentujących zwrócił mu uwagę, że 16 osób to trochę za mało, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski, to Łukasz w odpowiedzi napisał, że no tak, dlatego napisałem, że prawdopodobnie. Tylko, że nie. Łukasz w swoim twecie nie napisał, że związek pomiędzy borderline matek a dysfagią dzieci jest prawdopodobny, tylko że prawdopodobny jest związek pomiędzy transpłciowością a niestabilnością i traumatycznością wychowywania a to już zupełnie odrębna teza. I wreszcie po piąte, to badanie pochodzi z 1991 roku, więc, jak na kwestię transpłciowości, jest bardzo stare. Natomiast Łukasz twierdzi, że kolejne badania w tym temacie są blokowane przez transaktywistów. Panie Teogeo, ja mam jedno pytanie. Jak długo dokładnie światem rządzą transaktywiści? Bo najwyraźniej jest to już ponad 30 lat, skoro przez tyle czasu nie udało się zebrać żadnych nowych dowodów na potwierdzenie tamtych danych. Kolejny dezinformujący tweet, który omówię. Pochodzi z sierpnia obecnego roku. Sakowski napisał w nim, że w Danii od 2014 do 2022 roku wzrost liczby młodzieży z dysforią płciową dążący do zmiany płci wyniósł 8700%. Jest to jeden z wielu już dowodów na to, że zjawisko przyjmowania tożsamości płci przeciwnej lub transseksualnej może mieć w części przypadków charakter zarażenia społecznego. Sakowski jakoś godło podał artykuł, w którym, jak twierdzi, możemy znaleźć więcej danych. Więc oczywiście udałem się do tego tekstu, jednak nie było tam nawet śladu po informacji o wzroście wynoszącym 8700%. Bowiem w latach 2016-2022 wzrost wyniósł około 260%, a zatem dużo, dużo, dużo mniej niż pisał Łukasz. Postanowiłem więc sprawdzić, skąd wziął on podano w tym Twicie liczbę, co ze względu na nietypowy sposób zapisu nie było specjalnie trudne. Najprawdopodobniej to tylko teoretyk zasugerował się artykułem ze strony SEGMu. Czyli organizacji, która według ich deklaracji przedstawia opaktą na faktach medycynę płciową, ale w praktyce z nauką mają oni niewiele wspólnego, jak sami za chwilę zobaczycie. W artykule z ich strony o sytuacji w Danii padło twierdzenie o tym, że w 2014 roku w tym kraju były zaledwie 4 przypadki korekty płci wśród osób niepełnoletnich. Byłem ciekaw skąd wzięli tę liczbę, bo nigdzie indziej jej nie mogłem znaleźć. Na szczęście w przypisach przyznaje się, że źródłem jest jakaś losowa strona, która nie wiadomo na czym się opiera i której wiarygodności nie mogą potwierdzić, ale nie mają powodu wątpić, bo przedstawione na jej statystyki dla późniejszych lat są poprawne. Bardzo rzetelne podejście. Hej, może zastanawialiście się kiedyś, ile ludzi żyło na terenach obecnej Polski 73 tysiące lat temu? Jeśli tak, to dłużej już nie musicie, bo ja wiem. 154 miliony. Może się to Wam wydawać dziwne, ale nie macie powodu, żeby te liczby wątpić, bo jak widzicie, zrobiłem tabelę, w której zamieściłem też dane dla lat 2010 oraz 2020, i one są poprawne, więc wiadomo, że ta pierwsza liczba też musi być poprawna. Otóż, moi drodzy, najwyraźniej właśnie tak pisze się artykuły oparte na faktach, ale to tak naprawdę najmniejszy problem, bo załóżmy nawet, że w 2014 roku w Danii faktycznie były cztery przypadki korekty płci wśród nastolatków. Przede wszystkim nie jestem pewien, do czego w ogóle ta liczba się odnosi. Czy chodzi tutaj po prostu o osoby z dysfagią, które w związku z tym rozpoczęły jakiekolwiek leczenie? Czy też o osoby, które rozpoczęły w tym okresie przyjmowanie blokerów dojrzewania lub terapię hormonalną? A może w ogóle mowa tutaj o prawnej zmianie płci? Wydaje mi się, że chodzi o tę drugą opcję, ale nie mam żadnej pewności, bo nigdzie nie zostało to konkretnie napisane. A szkoda, bo bez tego trudno te liczby jakkolwiek oceniać, gdyż one nie istnieją w próżni, tylko są zależne od sytuacji w danym kraju. Gdy przeczytamy na temat Danii trochę więcej niż jeden artykuł, to łatwo znajdziemy informację, że w 2014 roku, a konkretnie od 1 września, w tym kraju zaczął obowiązywać nowy przepis, według którego do zmieniania płci w dokumentach nie było już wymagane przejście operacji. Oczywiste jest więc, że dostęp do tej procedury miało od tego dnia dużo więcej osób. Więc liczba tych, którzy się na nią zdecydowali, także powinna wzrosnąć. Z kolei od roku 2016 w Danii istniała ogólnokrajowa oferta leczenia dla niepełnoletnich osób z dysfogią. Więc, ponownie, nic dziwnego, że taki program sprawił, że jakąś formę terapii rozpoczęło więcej osób niż wcześniej, bo do tej pory zwyczajnie albo w ogóle nie miały takiej możliwości, albo była ona trudniej dostępna. Co istotne, ta informacja była zawarta zarówno w artykule, który Łukasz polecał w swoim twicie, jak i w artykule Segmu. Więc Sakowski musiał ją widzieć i zdawać sobie sprawę, że porównywanie danych sprzed 2016 roku do późniejszych nie ma żadnego sensu ze względu na zmiany w prawie oraz dostępności usług medycznych. Najwyraźniej jednak ani Łukaszowi, ani Segmowi to nie przeszkadzało i postanowili oni pominąć cały kontekst oraz na podstawie niezweryfikowanych danych straszyć gigantyczną liczbą 8700, rzekomo wskazującą na prawdziwość hipotezy zarażenia społecznego. To nie jest żadna nauka, ani żadne opieranie się na faktach, tylko niskich lotów propaganda. Podobnie było w przypadku jego kolejnego tweeta sprzed niespełna dwóch miesięcy. Ponownie mamy tutaj do czynienia z wręcz podręcznikowym przykładem rozpowszechniania fake newsów. Tym razem Łukasz napisał, że u kobiet, które identyfikowały się jako transseksualne, będąc po operacji zmiany płci, które przez kilka lat żyły jako mężczyźni, zaobserwowano zwiększoną śmiertelność z wszystkich przyczyn, a ich wskaźnik samobójstw był 40 razy wyższy w porównaniu z głowy Być może jesteście ciekawi źródła tej informacji, ale powoli, bo to nie takie proste. Sakowski zacytował bowiem tweeta i Szulczewskiej, która zacytowała tweeta Stephanie Wynn. która te informacje wzięła z książki, która rzekomo opierała się na konkretnym badaniu. Sprawdźmy więc, czy faktycznie w tej pracy znajdziemy potwierdzenie informacji o 40-krotnie wyższym odsetku samobójstw. No i niespodzianka, nie znajdziemy. W całej badanej grupie osób transpłciowych do samobójstw dochodziło 27 razy częściej niż w grupie kątkolnej, a do prób samobójczych niespełna 8-krotnie częściej. Natomiast wśród transmężczyzn, których dotyczył tweet Łukasza, nie zaobserwowano znaczących różnic w stosunku do grupy kątkolnej kobiet. Ok, możecie pomyśleć, więc może i Łukasz faktycznie podał dalej fake newsę pisząc o 40-krotności, ale to nie zmienia faktu, że 27-krotność to wciąż bardzo dużo. Tak, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze, grupa badanych osób transpłciowych to było trochę ponad 300 osób, więc z jednej strony nie mało jak na tego typu badanie, ale wciąż błąd statystyczny jest duży, co możemy zobaczyć patrząc na wyliczone przez twórców badania 95% zakresy pewności. Natomiast druga, moim zdaniem ważniejsza kwestia, o której absolutnie trzeba wspomnieć powołując się na to badanie, jest taka, że obejmuje ono dane z lat 1973-2003. Mowa więc o czasach, gdy podejście do osób transpłciowych w społeczeństwie było zupełnie inne niż obecnie. Nawet na początku obecnego wieku, a tym bardziej w latach 70., co jednak być może nawet bardziej istotne, jak wskazują sami autorzy badania, od czasu lat 70. oraz 80., metody leczenia osób transpłciowych znacznie się zmieniły. A zatem to już moja uwaga, wnioskowanie na ich podstawie o skuteczności obecnie stosowanych terapii to zadanie, którego sens jest co najmniej wątpliwy. Trzeba też zauważyć, że porównanie osób transpłciowych do grupy kontrolnej, która ma mniej więcej odzwierciedlać średnią częstość występowania danych zjawisk w społeczeństwie, to być może najlepsza metoda jaką mamy obecnie, ale nie możemy zapominać, że de facto niczego nam ona nie mówi o skuteczności danej metody terapii. Żeby móc ją jakkolwiek oceniać, to trzeba by ze sobą zostawić tego typu statystyki od osób, które odczuwały dysforię płciową, z których część przeszła proces medycznej tranzycji, druga część psychoterapię, a trzecia na przykład przeszła tranzycję społeczną, ale bez medycznej. Natomiast porównywanie osób z dysforią do osób, które nigdy dysforii nie czuły, to raczej tylko ciekawostka, z której trudno wyciągnąć jakiekolwiek konstruktywne wnioski. I to, co w całej działalności Łukasza Sakowskiego odnośnie kwestii transpłciowości wydaje mi się być najgorsze, to, że jemu na szukaniu tych wniosków, szukaniu rozwiązań, niespecjalnie zależy. Ja osobiście, zarówno przygotowując się do tego filmu, jak i wcześniej, zapoznałem się dosyć dokładnie, łącznie z kilkunastoma badaniami na ten temat, i to, co jest problematyczne, to fakt, iż przedstawiają one bardzo rozbieżne wyniki. Jeśli ktoś chce, to właściwie na dowolną metodę terapii da radę znaleźć jakieś badania wskazujące albo na jej skuteczność. Albo szkodliwość. Co oczywiście może brać się m.in. stąd, że w takich pracach trudno zebrać dużą grupę osób badanych, więc swoją rolę odgrywa zapewne losowość. Potrzebne są więc oczywiście kolejne, nowe badania po to, żeby po prostu znaleźć takie sposoby terapii, które pozwolą osobom transpłciowym żyć najlepiej jak to możliwe. Działania Łukasza jednak niczego w tej kwestii nie poprawią, bo zamiast na faktycznych staraniach o dobro takich ludzi. Jemu zdaje się zależeć raczej na walce o dowiedzenie prawdziwości swoich przekonań, czy wręcz nawet o jakiegoś rodzaju dziwną zemstę na transaktywistach, o których tak dużo pisze. Brak dobrych intencji z jego strony jest moim zdaniem całkowicie oczywisty. Nie wierzę, żeby osoba, która przecież jeszcze kilka lat temu zdawała się potrafić weryfikować informacje, teraz nie widzi nic złego w udostępnieniu danych kompletnie niesprawdzonych. Że ktoś, kto kilka lat temu wiedział, na czym polega dowód anegdotyczny. Teraz nie odczuwa dyskomfortu samemu je stosując. Że gdy pisze o badaniach, zamiast poprawnie o jednym badaniu, to nie mam poczucia, że robi coś niewłaściwego, że po prostu okłamuje on swoich odbiorców. Nie wierzę, żeby Łukasz nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego wpisy o transpłciowości nie mają z popularyzacją nauki nic wspólnego. Mimo wszystko nie powstrzymuje go to przed dalszym pisaniem na ten temat, i czego jestem absolutnie pewien, nie powstrzyma go też ten film. Jedyne co moim zdaniem może jakkolwiek pomóc, to nagłaśnianie manipulacji oraz kłamstw, które Sakowski notorycznie stosuje, bo może w ten sposób coraz więcej ludzi będzie się przekonywać o tym, że obecnie jest on osobą kompletnie niewiarygodną. I dlatego też dzisiaj wyjątkowo mocno zachęcam Was do udostępniania tego materiału, żeby jak najwięcej osób mogło nie tylko dowiedzieć się, jakie zagrywki to tylko teoretyk stosuje, ale też przekonać się, że warto na własną rękę sprawdzać prawdziwość podawanych przez niego i zresztą nie tylko przez niego informacji. A na sam koniec mam jeszcze kilka słów bezpośrednio do samego Łukasza. Jeśli będziesz chciał mnie za ten materiał pozwać, to mogę zadeklarować, że choć w żaden sposób Ci tego zadania ułatwiać nie będę, to absolutnie nie mogę się doczekać, aż spróbujesz to zrobić. I myślę, że mówię tu w imieniu nie tylko swoim, ale też bardzo wielu moich widzów. Do usłyszenia!